Proszę Państwa, co to się dzieje? Kampania wyborcza na ogół, tak jak dyplomacja, nie służy ujawnianiu myśli, tylko ukrywaniu myśli, ale przy tej okazji się zdarzają takie potknięcia, wypadki przy pracy, kiedy myśli się ujawniają. No i tak się przydarzyło panu Stefanowi Niesiołowskiemu, który twierdzi, że wycofuje się z polityki z powodu wieku, ale to ja bym między bajki wkładał, bo pojawiły się na mieście przecież całkiem niedawno fałszywe pogłoski, że pan Stefan Niesiołowski mimo wieku, on no to jednak tam temperament ma bardzo bujny. No i nawet on oczywiście zaprzecza temu, no ale zobaczymy, jak to myślę, że sprawa trafi przed niezawisły sąd, który wszystkie okoliczności tu nam wyświetli. Ale nie o to chodzi w tej chwili, bo pan Stefan Niesiołowski powiedział, scharakteryzował, wystawił taką charakterystykę panu Schetynie. Muszę to tu odczytać, bo to, żeby się nie narazić na żadną odpowiedzialność przed niezawisłym sądem, na czele Platformy, poeta Stefan Niesiołowski, stoi pan Schetyna. Dla mnie postać odrażająca. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym panem. Nie chcę być na żadnej liście Schetyny. Dla mnie pole polityczne się zawęziło, ale decydującym czynnikiem odejścia z polityki jest wiek. No, to cum grano salis, musimy na to spojrzeć. No i teraz wyjaśnił, dlaczego tak krytycznie ocenia pana Schetino. Dlatego, że jest człowiekiem niesamowicie nieskutecznym. Jeszcze raz powtarzam, otoczył się grupą niesłychanych lizusów, a poza tym jest całkowicie nieskuteczny i głupi, nieinteligentny. To wszystko może być prawda. To wszystko może być prawda, ale warto zwrócić uwagę, że panu Stefanowi Niesiołowskiemu przez ładnych parę lat to wcale nie przeszkadzało. Bo przecież był takim działaczem Platformy Obywatelskiej, politykiem Platformy Obywatelskiej i kolegował ze Schetyną tam w Platformie Obywatelskiej. Co więcej, nawet był używany do takich walk kogutów w TVN-ie czy w innych telewizjach. Walki kogutów polegały na tym, że ci bezpieczniaccy dysponenci tych telewizji rządowych i tam nierządnych trochę się nudzą, no i od czasu do czasu organizują takie walki kogutów. Zapraszają, dajmy na to, Stefana Niesiołowskiego i tam jeszcze, a z drugiej strony jakiegoś innego takiego temperamentnego jegomościa. No i tam gdakanie się unosi aż pod niebiosa, pierze się, sypie dookoła, a pani Monika Olejnik, czy pani Justyna Pochanka, czy tam pani Danuta Cholecka ręce zaciera, bo to program jest żywy taki, no a bezpieczniacy dopiero tam się w reżyserce zaśmiewają z tego, z tej walki kogutów. Więc Stefan Niesiołowski brał udział w tych walkach kogutów i tam bronił Platformy Obywatelskiej, a więc między innymi z pana Schetino, o którym takie zdanie miał. No i powiada tak. Wysunięcie na pierwszy plan Kidawy Błońskiej jest decyzją spóźnioną co najmniej o 3 lata. Schetyna zaś powinien się jeszcze bardziej schować. Jeśli ten człowiek nie odejdzie z polityki, to będzie rządził PiS. Schetyna to pasożyt, który zniszczył Platformę, niszczy demokrację w Polsce, bo doprowadzi do tego, że będziemy mieli kolejne 4 lata rządów PiSu. Pan Stefan Niesiołowski tak twierdzi, demokracja, jak widzimy, polega na tym, żeby PiS nie rządził. Ja akurat nie mam nic przeciwko temu, żeby PiS nie rządził, bo uważam, że Prawo i Sprawiedliwość wpycha państwo w taką jednokierunkową uliczkę, z której nie bardzo widać możliwości odwrotu, ale to wydaje mi się, że przyczyna tego jest znacznie szersza i ważniejsza niż cechy charakterologiczne pana Schetyny. No, pan Schetyna rzeczywiście się schował pod spódnicę posągowej pani Kidawy Błońskiej, która w rezultacie dopuściła sobie do głowy
obawy, że będzie walczyć o Polskę. Nie wiem, co pan Schetyna tam pod tą spódnicą robi, ale najwyraźniej ekscytuje panią Kidawę-Błońską do takich różnych trąbtadrackich wystąpień. No i pani Małgorzata zapowiedziała, że będzie walczyła o Polskę i nie wyklucza nawet kandydowania w przyszłorocznych wyborach na Dudę, bo w przyszłym roku będą wybory na Dudę. W związku z tym to będzie pan Andrzej Duda i pani Kidawa-Błońska. Dopiero będziemy mieli z bóle głowy rozterki, na kogo tu głosować, proszę państwa. No widzimy, no to myślę, że to pan Schetyna jest tutaj jednak małym pikusiem. Owszem, wszedł między ostrza potężnych szermierzy, ale to nie on jest tym potężnym szermierzem, on tylko wlazł tam między ostrza. No i pan Stefan Niesiołowski najwyraźniej, no, jak zwykle się myli, dlatego że przypisuje panu Schetynie taką rolę, której on nawet nie byłby w stanie odegrać. Proszę państwa, no, nie mogę nie odczuwać satysfakcji na widok pana doktora Jerzego Targalskiego. Pan doktor Jerzy Targalski co tydzień mnie demaskuje jako agenta ruskiego. Tak w dni parzyste albo w dni świąteczne to jako agenta tam innego. No i tu właśnie przeczytałem, że pan Targalski podsumował mnie i powiada tak. Stanisław Michalkiewicz po raz 495 zapowiedział, że oto widzi oznaki resetu w polityce amerykańskiej wobec Rosji i na pewno Stany Zjednoczone zgodziły się na rozbiór Ukrainy, bo przecież na pewno jakieś tajne rokowania muszą być. No, po pierwsze, widzę, że pan doktor Targalski skrupulatnie liczy moje wypowiedzi i naliczył aż 495. No, proszę państwa, nie każdy może się poszczycić posiadaniem takiego wytrwałego i skrupulatnego czytelnika, obserwatora, jakim jest pan doktor Targalski. Nie wiem, czy mu starcza czasu jeszcze na inne rzeczy, bo z tego najwyraźniej jest przemęczony tym wszystkim i to przemęczenie widać w tym między innymi, że przypisuje mi opinię, jakoby Stany Zjednoczone na pewno zgodziły się na rozbiór Ukrainy, bo przecież na pewno jakieś tajne rokowania muszą być. No, na pewno to wszyscy umrzemy, panie doktorze, ale ja nie wykluczam tylko, że Stany Zjednoczone mogą brać pod uwagę, czy biorą pod uwagę takie rozwiązanie, zwłaszcza gdyby trzeba było jakoś tam się z Rosją układać. Przypominam, że pan prezydent Trump podczas konferencji prasowej z prezydentem Dudą powiedział takie zaskakującą opinię, wygłosił, że Polska będzie miała już niedługo bardzo dobre stosunki z Rosją, podobnie jak Stany Zjednoczone. No, można to interpretować na dwa sposoby, że Stany Zjednoczone Rosję zawojują i dzięki temu Rosja całkowicie o 180 stopni zmieni swoją politykę. No, czy wtedy jeszcze Polska by istniała, to jest osobna sprawa, ale no, wtedy Stany Zjednoczone miałyby bardzo dobre stosunki z Rosją, no i to, co zostałoby z Polski, siłą rzeczy też miałoby dobre stosunki z Rosją, ale to jest tylko jedna możliwość. Druga możliwość będzie taka, że Stany Zjednoczone Rosji nie zawojują, tylko chcąc się konfrontować z Chinami, będą zabiegały o neutralność Rosji. No i Rosja oczywiście wtedy czegoś za tę swoją neutralność zażąda. A czego by mogła zażądać? A no na przykład uznania rozbioru Ukrainy. Co wcale nie jest wykluczone, bo takie rzeczy się zdarzały wielokrotnie w historii, a jak się coś zdarzyło raz, to znaczy, że jest możliwe. Tymczasem pan doktor Targalski właśnie za to mnie krytykuje, bo powiada tak, rzecz jasna, taką diagnozę formułuje w taki sposób, żeby zawsze mógł się z niej wycofać, więc mówi niewykluczone, być może podejrzewam, że
No ale to niech się pan doktor zdecyduje, czy ja mówię, że Stany Zjednoczone na pewno coś zrobią, czy też być może, no być może, że to jest jednak różnica, czy na pewno, czy być może, ale to tylko świadczy o pewnym ostrożnym moim podejściu do formułowania kategorycznych opinii. Tymczasem pan doktor Targalski formułuje opinie kategoryczne, że to w ogóle jest absolutnie niemożliwy ten rozbiór Ukrainy, że przeciwnie, jeszcze Krym zostanie odzyskany i tak dalej. No cóż, szkoda, że pan doktor Targalski nie jest doradcą prezydenta Trumpa, który zresztą w związku z Ukrainą ma teraz paroksyzmy, bo tam miał zlecać, czy tam kazać, czy prosić tamtejszego prezydenta Zełenskiego, który tak naprawdę jest takim chłopcem na posyłki Igora Kołomyjskiego, żeby mu poszukał haków na syna Johna Bidena, który będzie, który tam na Ukrainie jakieś interesy prowadzi, a jego ojciec, ten John Biden, jest podobno najpoważniejszym kandydatem z Partii Demokratycznej na przyszłoroczne wybory prezydenckie, bo w Ameryce też będą w przyszłym roku wybory na Dudę, także to jest bardzo ciekawe. No i śledztwo zostało wdrożone przeciwko prezydentowi Trumpowi. Teoretycznie to śledztwo może doprowadzić do bardzo daleko idących następstw, nawet do impeachmentu tak zwanego, czyli złożenia prezydenta z urzędu. No, na pewno nie wiemy, czy to nastąpi, ale być może nastąpi. Niewykluczone, że nastąpi, panie doktorze. Podejrzewam, że może nastąpić. No i właśnie takie ostrożne podejście do polityki światowej, amerykańskiej w szczególności, która się charakteryzuje znacznie większą zmiennością niż polityki innych krajów, wymagałyby pewnej ostrożności. Najnowsza książka najbardziej kontrowersyjnego prawicowego publicysty. Stanisław Michalkiewicz. W każdej mojej książce jest porcja jadu, tak w każdym razie mówią nieprzyjaciele rodzaju ludzkiego, a w ostatniej książce jest ta porcja jeszcze większa, dlatego że książka jest grubsza. Rzeczpospolita Judaszy, czyli slalom między folklistami. Wydawnictwo Kapital. Patronat medialny. W sensie.pl. Polecam. Stanisław Michalkiewicz.